Dziś przeniesiemy Was do czasów, gdzie bajki były wyświetlane na projektorach. To tak jak w dzisiejszym kinie. Takiej bajki oglądałam ja i Wasi rodzice. Zapraszamy na seans. Alicja w Krainie Czarów. Było upalne popołudnie. Alicja siedziała w ogrodzie, jak gdyby zdrzemnęła się na chwilę. Wtem jakiś kosmiczny szarak zatrzymał się. Ach, spóźnię się na bal do królowej! Popędził do nory. Alicja, nie wiadomo czy jej się nie śniło, z ciekawości podbiegła za nim. Nora zamieniła się w piękne korytarze. Wszystko przypominało Alicji jakiś pałac z kart. I oto w głębi tego domku z kart Alicja ujrzała drzwiczki. Zajrzała przez dziurkę od klucza. Na lewo od drzwiczek stał stolik, a na nim buteleczka z napisem „Wypij mnie”. Dziewczynka była spragniona, chętnie więc skorzystała z zaproszenia. To jakieś czary! Poczuła, że coraz bardziej maleje. Ucieszyła się, bo mogła przejść przez dziurkę od klucza. Po drodze spotkała śmieszne ubrane istoty. Jakiś kot, dziwak spojrzał na Alicję dobrodusznie. Drogi panie Kiciu, zagadnęła jak mogła najuprzejmie. Dokąd prowadzi ta droga? Widać pochlebstwo, to spodobało się dziwakowi, bo odpowiedział. Zależy, dokąd panienka chce dojść. Jeżeli do szaraka bez piątej klepki lub do zwariowanego kapelusznika, to na lewo. Jeśli do królowej kier, to na prawo. Alicja poszła na lewo. Przy stole ucztowali szarak i kapelusznik. A gdzie reszta gości? Gdzie indziej znów piątka tref i siódemka karo malowały na czerwono białe kwiaty. Spieszcie się, naglił kot. Gdy nadeszła królowa z królem małżonkiem, szarak ucałował jej dłonie. Dlaczego róże są jeszcze białe? Zapytała królowa kapelusznik. Oddać ich pod sąd. Dwaj ogrodnicy stanęli przed królową. Głuptasy, pomyślała Alicja. Proszę o ciszę, zawołała królowa. Jeden z sędziów pisał skrzypiącym piórem. Alicja nie mogła tego ścierpieć i odebrała mu pióro. Wezwać świadka, który by stwierdził winę ogrodników, rzekła królowa. Tym świadkiem miała być Alicja. Podniosła się więc z miejsca, aby się udać przed stół sędziowski. Gdy Alicja wchodziła do sali sądowej, szarak trzymał przed królową świeże ciasteczka. Szarak bez piątej klepki, chcąc spłatać figla, poczęstował Alicję ciasteczkiem. I oto, stojąc przy stole, poczuła, że zaczyna gwałtownie rosnąć. Po sali rozszedł się szmer uznania. Alicja niechcący potrąciła stół. Wszyscy sędziowie fiknęli koziołka. Ściąć ją, wrzeszczała królowa kier w istnym ataku furii. Ten świadek zburzył mi pałac. Raptem Alicja obudziła się. Siedziała jak dawniej na ławce i wypatrywała szaraka bez piątej klepki.